Dzień dobry. Witajcie po raz siódmy. Dzisiaj znowu o błędach, tym razem nie ortograficznych, tylko językowych. Takich ośmiu drobnostkach, z którymi my, Polacy, często miewamy problemy. Przygotujcie kartki i długopisy i za chwilę zaczynamy. Zapraszam. Poważnie traktujecie moją prośbę o przygotowanie kartek i długopisów. Zatem, jeśli są gotowe, a nawet jeśli nie są, zaczynamy. Będę w domu za 10 minut. Będę w domu za 10 minut. I will be home in 5 minutes. Nie 5 minutes, nie for 5 minutes, jak zdarza się pisać moim uczniom. In 5 minutes. Tak, za tydzień. In a week. Za miesiąc, in a month, albo in a week's time, in a month's time, z apostrofem w odpowiednim miejscu. Druga rzecz. Nie mam czasu na naukę. Nie mam czasu na naukę. I don't have time for studying. Nie for learning, dlatego że learn jest czasownikiem przechodnim. To learn musi być uczyć się czego. Okay. I've learned two new irregular verbs today. A nauka, czyli spędzanie czasu nad książkami, to będzie studying. Trzecia rzecz. Czym się interesujesz? Takie pytanie. I możecie od razu na nie odpowiedzieć na piśmie. Interesuję się i tutaj muzyką, fizyką jądrową, czymkolwiek. Ok, spróbujmy. What are you interested in? I'm interested in music, I'm interested in sociology i tak dalej. Nie I interest, sociology, nie próbujcie kalkować z polskiego, trzeba w końcu nauczyć się, jak to powiedzieć po angielsku poprawnie. Kiedy się urodziłeś? I urodziłem się i podajcie datę, ale zapiszcie ją tak, jakbyście ją powiedzieli. Z wszystkimi przyimkami, z wszystkimi przedimkami, które są konieczne. Zatem, when were you born? Yeah, when did you born? Yeah, when was you born? When you was born? I tak dalej. Wszelkie te wersje wymienione przeze mnie już słyszałem, ale żadna nie jest poprawna. When were you born? So, I was born on the 25th of May. On the, liczebnik porządkowy, 25th w moim przypadku, of May. Jeśli zgubicie któryś z tych elementów, nie będzie to brzmiało dobrze. Chyba, że jesteście Amerykanami albo decydujecie się mówić amerykańskim angielskim. I wtedy I was born on May the 25th. Czyli troszkę inaczej. Czy kiedykolwiek byłeś w Londynie? <coughs> Czy kiedykolwiek byłeś? Może być w Paryżu. Have you ever been to London? Have you ever been to Paris? Nie in, koniecznie to. Mhm. Mm I coś trochę podobnego. Dawno nie byłem w kinie. Dawno nie byłem w kinie. I haven't been to the cinema for a long time. Znowu nie at the cinema, in the cinema, tylko to the cinema i nie since. Tylko for a long time. Tak, przedimka też nie gubcie. A long time. Podobne zdanie. Minęło dużo czasu, od kiedy ostatnio byłem w kinie. Sens właściwie ten sam, ale forma odrobinę inna. Minęło dużo czasu, od kiedy byłem w kinie. Ok. It's a long time since I last went to the cinema. Jest jedyną naturalną wersją. Wierzcie mi, trochę już chodzę po tym świecie i uczę się angielskiego. It's a long time since I last went to the cinema. Ok, jeśli powiedzieliście, czy napisaliście it's been a long time, to nie jest to takie bardzo złe, ale obecnie nie jest to forma używana zbyt często. It's a long time. Po syn z kolei musi być czas przeszły i zwykle jest to czas przeszły od czasownika go. A nie be. Czyli nie since I last was at the cinema, tylko since I last went to the cinema. Teraz it's a long time since I last went to the cinema. I ostatnia rzecz na dziś, pierwszy raz jadę Mercedesem. Mówi ktoś podekscytowany, tym, że zdarzyło mu się przejechać tak luksusowym autem. It's the first time I've driven a Mercedes. It's the first time I've driven. Tak, w Present Perfect. Nie można powiedzieć it's the first time when I'm driving. Tak, when jest nie na miejscu. Present Continuous też nie jest właściwy. Czemu? Czas się co prawda skończył, ale krótko to wyjaśnię. Bo traktujemy to jako nowe życiowe doświadczenie, a o takich rzeczach, które odhaczyliśmy sobie już na liście, byłem tu, byłem tam, robiłem to, robiłem tamto, mówimy zawsze używając czasu Present Perfect. Więc, mimo tego, że ciągle jesteście w tym samochodzie, powiecie: It's the first time I've driven a Mercedes. Żaden inny czas nie przejdzie. Zatem, na koniec, krótki suchar. What do you call a fish with no eyes? Psss. Ok, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w którym wrócimy do naszych zadań z matury ustnej. Zadanie drugie opis obrazka i być może wyrobimy się z. Odpowiedziami na trzy pytania, ale tego nie obiecuję. Wyjdzie w praniu. Do zobaczenia.